Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Grupa Berski. Dzisiaj u mnie na stole znalazł się najnowszy produkt, jakim jest palnik EasyRod. Jest to palnik bardzo zbliżony do palników Kipi czy palnika Pelasa. Sterowanie również mamy przy nim firmy Plum. Jest to model 860, tylko jest jeszcze zabudowany w obudowie stalowej na kotłowej, czyli możemy usytuować sobie taki sterowniczek na naszym kotle. Palnik obrotowy samoczyszczący. Co to znaczy obrotowy samoczyszczący? W momencie, gdy spala się tutaj w naszym palenisku opał, jakim jest pelet, następuje również obrót tutaj tego paleniska, przez co po pierwsze wzrusza nam ten opał, który znajduje się w środku, dzięki czemu lepiej go dopala. Po drugie, wiadomo, jeżeli coś będziemy obracać, będzie nam się przesuwało, czyli spalony, nazwijmy to popiół, czy tam odpady, nazwijmy to jeszcze inaczej, odpady, które pozostały nam po spalaniu już peletu, one po prostu same będą sobie tutaj się wydostawać na zewnątrz. Więc nie musimy go w jakiś sposób czyścić. Oczywiście, jak będziemy mieć pelet, którym będzie bardzo dużo kwarcu, czyli piasku lub jakiegoś, no nie wiem, ziemi, to wtedy no, sam biedny nie będzie w stanie już się wyczyścić. Musimy mu pomóc. Najprostszy sposób, po prostu wkładamy haczyk, wyciągamy ten spiek, który tutaj się w środku znajduje. Ale to jest przy naprawdę kiepskiej jakości peletu. Przy dobrej jakości nie ma z tym najmniejszego problemu. W budowie tego palnika, również w środku tutaj, bo tutaj przychodzi nam jeszcze rura Spiro, tak zwana, która napełnia nam ten podajnik peletem i mamy tam zastosowany również czujnik temperatury. Do czego jest ten czujnik? Czujnik służy do tego, abyśmy mogli tutaj inaczej, aby się nie wydarzyło w przyszłości, że gdyby coś się uszkodziło, zasypałoby nam peletem. W momencie, kiedy czujnik wykryje temperaturę wyższą, czyli cofałby się nam ogień, automatycznie załączy wypychanie tego peletu, tak, żeby no, nic się tutaj na tej części łączącej się nie wydarzyło. Ale gdyby nawet się coś wydarzyło, to po to jest rura Spiro, aby rozłączyć tą część magazynową, czyli nasz zbiornik z opałem i rozłączyć go od naszego palnika, czyli ognia. Tak? Więc w zupełności bardzo bezpieczny. Zastosowano tutaj uszczelniacz, aby komora ta nadmuchowa była szczelna, żebyśmy zawsze mogli mieć pełną regulację nadmuchu, dzięki czemu to spalanie jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie w tym palniku. Mocowania. Mocowania, tak jak widzicie tutaj, są dwie takie łapki z przodu, odkręcamy sobie dwie śrubki, te łapki odwracamy w drugą stronę i przykręcamy do czoła, do naszego kotła, tak? Więc mocowanie takiego palnika jest bardzo proste. Od spodu mamy wtyczkę taką wielopinową, która jest również, znaczy inaczej, mamy gniazdo, wtyczkę mamy przy sterowniku, spinamy jedno z drugim, zaczyna nam wszystko fajnie funkcjonować. W palniku tym również jest zamontowany stoker, czyli podajnik paliwa, tak? Nie sypuje się samoczynnie, jest wymuszane właśnie stokerem, który wypycha nam tutaj do naszego paleniska opał, jakim jest pelet. Więc rozkręcimy go sobie i zobaczycie w środku, jak to wszystko wygląda od środka, tak? Już mam przygotowany taki torks, który sobie popuszczamy naszą obudowę z tyłu tutaj. Otwieramy. To musimy sobie... O, najprościej jest postawić go w tą stronę. Ściągamy obudowę i mamy już nasz palnik tutaj wszystko na wierzchu. Z czego jest zbudowany taki palnik? Tak jak powiedziałem, tutaj w komorze tej, w której sypuje się pelet, mamy czujnik. Powiedziałem, że jest stoker, czyli ślimak, który napędza, inaczej podaje ten pelet, który sypuje się do naszego podajnika, tutaj do naszego palnika sypuje się i podaje nam na palenisko. Tu jest od niego silnik. Następnie mamy czujnik optyczny, tak, który pokazuje nam, jaki procent płomienia jest w tym momencie w naszym palenisku. Czy się w ogóle pracuje palnik, czy nie pracuje, czy jak wygląda płomień, tak?
więc mamy również coś takiego. Jest silnik, który napędza nam tutaj nasze czyszczenie. To, co mówiłem, całe palenisko nam się obraca, więc no, musi być czymś napędzane. I tutaj mamy silnik właśnie od tego napędu. Oprócz tego, wiadomo, jest nadmuch. Nadmuch jest po to właśnie, żeby, no, żebyśmy mogli mieć możliwość regulacji naszego płomienia, naszego spalania. Czy więcej powietrza, czy mniej, więc jedno czy drugie, no, jest jak najbardziej potrzebne. Jak odwrócimy ten palnik, mamy tutaj właśnie to gniazdo, które powiedziałem, to wielopinowe, które wpinamy tutaj od naszego sterownika. I co tu jeszcze się znajduje? Znajduje się, to wam jeszcze przestawię tak, w ten sposób. O, troszeczkę schylę się nad nim. Mamy tutaj jeszcze grzałeczkę, którą jedną śrubką popuszczamy śrubkę, bo jest taki docisk, który powoduje to, żeby nam się nie przemieszczała nasza grzałka. Odkręcamy tą śrubkę, wyciągamy ten docisk i możemy wyciągnąć sobie już naszą grzałkę na wierzch, na przykład w momencie, kiedy uszkodziłaby nam się, czyli spaliła, pękła, czy coś by się z nią wydarzyło, w łatwy sposób możemy ją wymienić. Wracając do naszego tutaj paleniska. Palenisko wykonane jest z jednego elementu, jak widzicie. Nie jest tutaj nigdzie spawane, także jego wytrzymałość jest naprawdę bardzo wysoka. Obudowa stalowa, nie jest żaden plastik, PCV, ABS. Jak najbardziej sprawdza się ze względu na to, że no, w kotłowni oprócz naszego kotła są jeszcze inne rzeczy. Czasami jest to piwnica, więc no, przemieszczamy się. Możemy jakimś elementem uderzyć w taką obudowę i nic się z tym nie wydarzy. Więc produkt naprawdę bardzo dobrej jakości i co ciekawe, dostępny u nas jest od ręki. Fakt, że nie jest z najniższej półki cenowej, natomiast jego cena jest adekwatna do materiałów, które tutaj są użyte. Także zachęcam do zapoznania się z tym produktem. Tak jak powiedziałem, dostępne u nas od ręki, również z kotłami. Produkt godny polecenia. Także polecam każdemu, kto chce palić peletem i mieć święty spokój. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Jeśli wam się materiał podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, czy chcielibyście coś więcej wiedzieć o naszym produkcie, zachęcam do wejścia na naszą stronę www.berski.pl. Podane są numery telefonów, maile, gdzie możecie się z nami kontaktować. Zapraszam serdecznie.